serdecznie. Witam Edwarda Remigiewicza, wójta gminy. Witam Annę Skórską, skarbnika gminy. Witam Martynę Misią, dyrektor Centrum Usług Społecznych w Radomowie. Serdecznie witam panów radnych, jak również panią sołtys i panów sołtysów. Witam panią protokolant, jak również pracownika gminy obsługującego radę gminy od strony elektronicznej. Stwierdzam, że na stan 15 radnych obecnych w tej chwili na sali jest 14, a więc poprawy są pełnomocne, ponieważ jest wymagany kworum. Zaproszenia na sesję otrzymali państwo propozycję porządku obrad. Proszę pozwolić, że go przedstawię. A więc jako wszystkie jest to otwarcie sesji. Punkt drugi. Stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt trzeci. Przyjęcie porządku obrad. Punkt czwarty. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Punkt piąty. Informacja wójta działalności między sesjami. Punkt szósty. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022. Punkt siódmy. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Adamówka. Punkt ósmy. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022 gminy Adamówka. Punkt dziewiąty. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny na lata 2022-2024 gminy Adamówka. Punkt dziesiąty. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2022 rok. Punkt jedenasty. Podjęcie uchwały w sprawie określenia programu opieki nad dzieciami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Adamówka 2022 roku. Punkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania zdjęć ich wysokości oraz wzrostu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Adamówka. Punkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyznawania zdjęć przysługującym sołtysom przewodniczącym rad osiedli. Punkt 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP za uczestnictwo w działaniu ratowniczym lub szkoleniu organizacyjnym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę. Punkt 15. Podjęcie uchwały w sprawie Funduszu Sołeckiego. Punkt 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Adamówka miejsc przydarzy i zadawania na podróż pokolowy. Punkt 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Adamówka. Punkt 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i w soboty przez rolników i domowników oraz regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonym miejscu. Punkt 19. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Adamówka. Punkt 20. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Adamówka. Punkt 21. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia szkoły podstawowej imieniu Jana Pawła II w Adamówce poprzez likwidację uporządkowania jej organizacyjnej szkoły filialnej w Cieplicach. Punkt 22. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi funduszu na Kostera z siedzibą w Cieplicach na działalność wójta gminy Adamówka. Punkt 23. Sprawy równej wolne wnioski. Punkt 24. Rozpatrzenie obrad. Uznają państwo przedstawiony porządek obrad, czy są inne propozycje?
zmian w budżecie gminy, podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w obszarze kwoty zabezpieczonej w budżecie gminy na rok 2022 i dotyczy to budowy domów kultury w Adamowcu. Dziękuję bardzo panu Witowi. Kto z panów radnych jest za rozszerzeniem porządku obrad o punkt 7 i 24 w treści przedstawionej przez pana wójta? Otwieram głosowanie na rozszerzenie porządku obrad. Nie, 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 nie
Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że za wybranie punktu głosowało 12 radnych, głosy przeciwnie 0, wstrzymujących się 2. Stwierdzam, że punkt 22 został wycofany z porządku obrad. A zatem otwieram głosowanie na przyjęcie porządku obrad. Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.
Zamykam głosowanie. Za przyjęcie porządku obrad głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Punkt 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Czy są jakieś zastrzeżenia lub uwagi co do protokołu z ostatniej sesji? Nie widzę żadnych uwag. Otwieram głosowanie na przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. Zamykam głosowanie. Za przyjęciem protokołu z ostatniej sesji głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się 3. Stwierdzam, że protokół z ostatniej sesji został przyjęty większą liczbą głosów. Punkt 5. Informacja pana wójta w działalności między sesjami. Bardzo proszę pana wójta, panie wójcie, proszę się to żeby było wygodnie. Dziękuję bardzo. Jeżeli chodzi o najważniejsze sprawy, które działy się od ostatniej sesji, to przede wszystkim zakończenie dróg budowlanych na inwestycji, która polegała na przebudowie szkoły podstawowej w Cierpnicach na dzienny dom pomocy. Zakończyły się już też prace odbiorcze, które stosunkowo długo trwały. W tej chwili zostały złożone stosowne dokumenty w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie tego obiektu, mimo że są jeszcze do wykonania prace związane z zagospodarowaniem terenu, na którym ten obiekt się znajduje. W końcowej fazie są też prace i teraz trwają intensywne konsultacje dotyczące opracowania projektu na budowę domu kultury w Adamowce. Prowadzimy również intensywne prace w lesie. W czasie, gdy odbywało się wspólne posiedzenie komisji, odbywała się licytacja, w czasie której sprzedaliśmy 330 kubików drewna za 170 000 netto. Czyli uzyskaliśmy w licytacji średnią cenę prawie 500 zł za jeden kubik, a chcę tylko podkreślić, że pozysk tego drewna odbywa się jako trzewież późna. Zresztą ta trzewież późna przygotowuje powierzchnię na terenie, który się odbywa, pod dolesianie bukiem, najprawdopodobniej już na wiosnę będą mogły ruszyć prace związane z tym dolesianiem.
przede wszystkim na leśnictwo. Chcielibyśmy zrobić taką akcję sadzenia lasu, a później taką imprezę, którą zaangażowani byli również przetwórcy drewna z terenu naszej gminy, gdzie byłby pokaz sprzętu, gdzie można się było pochwalić też osiągnięciami zarówno w produkcji drewna, jak i w produkcji wyrobów z tego drewna. No, jako zachętę, żeby uczestniczyć w tej imprezie, na pewno będzie można się tam dużo dowiedzieć, na pewno można będzie brać udział w różnego rodzaju konferencjach związanych z przetwórstwem drewna, a myślimy, że zakończy się zabawą taneczną, bo odbywało się to wszystko na stadionie w Majdanie, ale tam przy tym stadionie mamy fragment naszego lasu, gdzie wstępnie jest też planowana przewierz małą herbesterem, żeby pokazać też uczestnikom tej imprezy, jakie są możliwości nowoczesnego sprzętu. Ale jak powiedziałem, jak to zachętę, to powiem, że albo zapytam, czy Państwo wiecie, kto jest jedynym dostawcą Europalet dla firmy Coca-Cola w Polsce? Jest firma z gminy Adamówka. Jedyny dostawca Europalet dla potężnej firmy. Więc widzimy, że braki wiedzy tego, co się na terenie gminy dzieje, są kosmiczne. Panie wójcie, to jest tajemnica. Ale to nie jest wina mieszkańców. To jest po prostu firmy się nie chwalą. To nie jest tajemnica. To nie jest tajemnica. Czy powiedzmy, na pewno będzie można się dowiedzieć, ile drewna jest przerabiane na terenie naszej gminy. I są to imponujące wszystko informacje. Także myślę, że wstępnie, przed długim weekendem majowym, ostatnią sobotę, najpierw ruszamy, żeby... Ale to przy okazji drewna, to trzeba pomyśleć o poprawie dróg powiatowych na terenie Majdanu. Żebyśmy mogli dojechać... Ciekawe, dlaczego ten wniosek przeszedł. To poprawa dróg będzie zawsze robiona. No ale to się chwalili firmami, ale te firmy niszczą drogi. No to proszę Państwa, to polskie podejście. My zamiast się szczycić tym, że mamy takie firmy, że dają one pracę, no niestety już nie tylko naszym mieszkańcom, chciałbym, żebyście porównali jakość dróg na terenie naszej gminy z innymi drogami, nawet w bogatym województwie lubelskim. Są i lepsze i gorsze, także to nie można. No, oczywiście. Także tak to wygląda. Także to są te najważniejsze wydarzenia, które miały miejsce oprócz oczywiście normalnej pracy urzędu związanej załóżmy z przyjmowaniem wniosków o wydatki osłonowe, gdzie jest właśnie taka postawa, że ktoś przychodzi i pracownik musi mu wypełnić cały wniosek, a ten, który czeka, mówi, a już godzinę go załatwia. To jest właśnie to. Tak naprawdę człowiekiem był przyjęty w tym wniosku. Ale myślę, że nikt tutaj nie odżywuje się od tego, żeby mieszkańcom pomagać, no tylko to się wiąże z pewnymi konsekwencjami. Jeżeli trzeba wypełnić, to trzeba na to
myślę, że bardzo ważna też informacja dla tych wszystkich, którzy składali wnioski na zakup komputerów. Gmina nasza otrzymała dofinansowanie ponad 600 tysięcy złotych i wszyscy, którzy złożyli prawidłowe wnioski, będą mieć zakupione komputery stacjonarne, których jest niewiele. Tu bardzo dużo jest laptopów i część była chętna do zakupu smartfona. Także po wprowadzeniu do budżetu, bo jeszcze umowa formalnie nie jest podpisana, no pojawi się bardzo dużo tego sprzętu dla dzieci, których rodzice czy dziadkowie pracowali w jakichś państwowych zespołach zdrowotnych. To tak, usługi będą byli teraz wyliczone, tak? Będą byli podmioty. Tak, oczywiście, bo to jest zamówienie na dostawę i ponieważ przekracza kwotę 130 tysięcy złotych netto, to będzie oczywiście przepływ. Złożyliśmy też wniosek do PFROM-u na zakup na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych. Myślimy tutaj o dowozie właśnie dzieci do różnych ośrodków, do których są te dzieci dowożone, głównie do ośrodków, które są w Wrocławiu. No i też złożyliśmy wniosek o dofinansowanie w wysokości 120 tysięcy złotych. Taką maksymalnie kwotę mogliśmy wystąpić w zakresie modernizacji naszego systemu informatycznego, głównie pod kątem zabezpieczenia przed cyberprzestępczością, o której już pewnie panowie słyszeli, typu właśnie zakodowanie chociażby dużego systemu, który obsługiwał Urząd Marszałkowski i Stronę Polskiego. Myślę, że to wszystkie informacje, takie najważniejsze. Dziękuję również panu burmistrzowi za przedstawienie informacji. Punkt 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021. Na rok 2022, przepraszam. Proszę pana burmistrza o przedstawienie projektu uchwały. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, ja przedstawię szczegółowo tą uchwałę, ponieważ ta uchwała, którą przedstawiłem na ostatnim posiedzeniu komisji, musiała jeszcze zostać częściowo zmodyfikowana. Stąd oczywiście najistotniejsze rzeczy są oczywiście bez zmian. Więc zwiększamy dochody budżetu gminy na rok 2022 o kwotę 5 012 764 zł. Z tego dochody bieżące o kwotę 587 764 zł i są to wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych w takiej właśnie kwocie. Jeżeli ktoś byłby ciekawy, na czym to dokładnie polega, to prosiłbym ewentualnie później w pytaniach wykorzystać obecność pań skarbnik, bo to pań skarbnik tym wszystkim się zajmował. Myśmy ukrywali, że musieliśmy też skorzystać z pomocy, no tak jak zresztą wiele gmin korzysta w ogóle z takim podstawowym pozyskiwaniu podatku VAT, no, z którymi nasze służby, powiedzmy, finansowe radzą sobie bardzo dobrze bez jakiejkolwiek pomocy, ale to chodziło o tych bardzo, bardzo skomplikowane. Dochody majątkowe.
harmonogramu Rządowy Fundusz Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji budowy domu kultury w miejscowości Adamówka wraz z instalacją fotowoltaiczną 4 425 tysięcy złotych i zmniejsza się dochody budżetu gminy. Tego nie było poprzednio o kwotę, co prawda niewielką, 5 793 zł i są to dochody bieżące w takiej właśnie wysokości zmniejszające nam część oświatową subwencji unijnej. Zwiększa się, no a zmniejsza się dlatego, że po prostu nie ma uczniów. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2022 o kwotę 8 328 947 zł 94 grosze. Z tego wydatki bieżące o kwotę 1 338 447 zł 94 grosze. Tyle. Zakup energii elektrycznej i usług na subkasnę studnie 85 tysięcy złotych. Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych 70 tysięcy złotych. Zakup wyposażenia do świetlic wiejskich 10 tysięcy złotych. Remont budynku pobytu szkole podstawowej w Krasnym 28 tysięcy złotych. Wynagrodzenia i pochodne związane z zatrudnieniem w Urzędzie Gminy w Adamówce i CUT w Adamówce wzrost o 10% 190 tysięcy złotych, w tym w Urzędzie Gminy 161 tysięcy złotych, CUT 29 tysięcy złotych. Bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy, zakup energii elektrycznej i usług 53 tysiące złotych. Cyklinowanie i malowanie parkietu w Szkole Podstawowej w Adamówce 26 tysięcy złotych. Remont budynku Szkoły Podstawowej w Majdanie Sieniawskim oraz zakup wyposażenia 65 tysięcy 300 złotych. Realizacja projektu Laboratoria Przyszłości, rozwijanie szkolnej infrastruktury. Środki niewykorzystane w 2021 roku 47 tysięcy 100 złotych. Koszty utrzymania dzieci z terenu gminy w przedszkolach publicznych na terenie innej gminy 20 tysięcy złotych. I chcę tutaj sprostować, bo ja była dyskusja o szkole w Cieplicach, to podałem jedną informację. Do oddziału przedszkolnego w Cieplicach zapisanych jest 5 uczniów. Natomiast poza terenem gminy korzysta z przedszkoli 8 uczniów. Nie tyle samo. Koszty oczywiście. Koszty utrzymania dzieci z terenu gminy, to już mówiłem. Wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. Niewykorzystane środki w 2021 roku 15 242 zł 43 grosze. Zakup usług związany z pobytem mieszkańców gminy Doda Pomocy Społecznej 42 tysiące złotych. Bieżące funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej, bieżące funkcjonowania Centrum Usług Społecznych. Tak? Aha, tak. No dobrze. Zgodnie z nazwą klasyfikacji. 11 tysięcy złotych. Dożywianie dzieci w szkołach oraz osób starszych w wielkich programach rządowych posiłek w szkole i domu 2019-2023 52 100 zł. Realizacja projektu Centrum Usług Społecznych, środki niewykorzystane, społeczna nauka, środki niewykorzystane w 2021 roku 154 312 zł i 72 grosze. Realizacja projektu Dzienny Dom Pomocy Cieplicana, środki niewykorzystane w 2021 roku 222 736 zł i 76 groszy. Bieżące funkcjonowanie oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnych i przepompowych, zakup energii elektrycznej i
plusu 200 tysięcy złotych. Wydatki związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, nadwyżka środków z opłat za śmieci w 2021 roku 30 241,46 zł. Nadwyżka niewykorzystana środków z 2021 roku na realizację zadań związanych z ochroną środowiska 1414,27 zł. Wykonanie i zaadaptowanie planów do ścian bocznych obozu tanecznej na boisku sportowym na Dolnicy 15 tysięcy złotych. Wydatki majątkowe o kwotę 6 990 500 zł, w tym rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy 120 tysięcy złotych, zakup działki pod ochronę ścieków w Majdanie Siemianskim 27 tysięcy złotych, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku byłej szkoły podstawowej na Dziennym Domu Mocy w Cieplicach 190 tysięcy złotych, modernizacja środowiska sieciowo-serwisowego w Urzędzie Gminy Alanówka 30 tysięcy złotych, wpłata na Fundusz Wsparcia Kolnictwa na dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego dla Komendy Powiatowej Policji Przewozu 8 500 złotych, rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie 150 tysięcy złotych, budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach i obiektach w gminie Adamówka 200 tysięcy złotych. Budowa domu kultury w miejscowości Adamówka wraz z instalacją fotowoltaiczną 4 425 tysięcy złotych. I wykonanie po pierwsze obwodnicy profesora Adama Bruce, wybitnego mieszkańca Majdanu Siemiańskiego, 40 tysięcy złotych. Po dokonaniu zmiana ustala się deficyt budżetu gminy na rok 2022 w kwocie 3 321 976 zł 94 grosze, a źródłem pokrycia tego planowanego deficytu ustala się przychody z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 847 929 zł. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 096 998 zł i 46 groszy i przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w artykule 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu projektu zadania finansowanego z udziałem środków w kwocie 377 049 zł 48 groszy. W paragrafie 4 zwiększa się ogółem przychody budżetu gminy o kwotę 3 321 976 zł 94 groszy, w tym przychody z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 847 929 zł. I przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków gminy finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 096 998 zł i 46 groszy. I przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w artykule 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu projektu do zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 377 046 zł i 48 groszy. I szczegółowe kwoty ujęte są w załączniku do uchwały, a wykonanie uchwały zleca się wójtowi gminy Alanówka i uchwała prosicie z niej podjęcia. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu bardzo proszę. Dziękuję również panu wójtowi za przedstawienie projektu uchwały. Otwieram dyskusję. Jeżeli są jakieś pytania co do projektu, to proszę bardzo.
Ja chciałem zapytać, panie wójcie, jeżeli chodzi o przebudowę, a w ogóle o poprawę drogi tej naszej wojewódzkiej, czy w tym roku przewidujecie jakieś dofinansowanie do poprawy tej drogi? Jeżeli chodzi o drogę wojewódzką tą 835, to ona jest w programie rozwoju transportu na terenie województwa podkarpackiego i jest takim zadaniem priorytetowym. Znajduje się na, jeżeli się nie mylę, to na 8 miejscu wśród takiej, można powiedzieć, priorytetowej listy, na której jest chyba ponad 30 inwestycji. Ma ta inwestycja obejmować przebudowę tej drogi od granicy województwa lubelskiego do miejscowości Sieniawa, chociaż inwestycja będzie się nazywać Adamówka Sieniawa, ale to proszę się nie martwić, ale ona dotyczy właśnie takiego zakresu i szczegóły tej przebudowy będą ustalane z samorządami na etapie projektowania, czy przewidywana kwota środków na tą inwestycję to 80 milionów złotych. I wtedy ona by się odbywała bez udziału środków naszych. Natomiast następnie rozmawiałem na razie z kierownikiem zarządu dróg, ponieważ w ostatnim okresie, czyli w okresie tej takiej dziwnej zimy, ta droga wykazuje skłonność do dużych zniszczeń na odcinku, na którym w ostatnim okresie czasu nie była robiona właśnie ta nakładka. Został pominięty specjalnie, ponieważ droga w tym czasie była w dobrym stanie i nawet jeszcze w jesieni w tym dobrym stanie była, natomiast zima spowodowała duże zniszczenia. Jeżeli jest taka, byłaby taka wola Rady, bo te takie odcinkowe nakładki, takie można powiedzieć generalne remonty w pewnym sensie, czyli właśnie przez położenie nowej nawierzchni, Zarząd Województwa Podkarpackiego realizuje z udziałem środków gminy. Gdy była taka wola Rady, to ja mogę po prostu na taki wstępny wniosek składać. Jakie będą losy, to trudno powiedzieć. Cały czas podkreślam, że tu musi być udział środków z budżetu. Nie wystarczy napisać wniosek, tylko tam z odpowiednią proporcją, a nie jest 50-50, ale jest potrzebne. Pytanie, jeżeli chodzi o termin przebudowy, jest jakiś określony? Jest określony, nie później niż do roku 2030. Dobry termin. Dobry, czyli ten remont to będzie na tym roku? Nie, no ja tak z akredytacją powiedziałem, bo tam jest program, na pewno te drogi będą według kolejności na liście rankingowej. Bo ta lista rankingowa, biorąc pod uwagę takie obiektywne kryteria, można powiedzieć, wyliczalne, no nie po to powstała, żeby powiedzmy zaczynać od inwestycji, która jest na 30 miejscu. Także, ale no mówię, program jest do roku 2030. No jeżeli przebudowa dopiero jest w planowaniu, czyli to trzeba liczyć, że to potrwa około 2 lat przynajmniej. Co najmniej. No jeżeli już, to ja myślę, że warto pomyśleć o tym i poprawić ten odcinek przynajmniej na naszym terenie. Na tym się to jest chyba oczywiste, że nie będziemy robić tam, gdzie samorządy niewielkie pieniądze. Powinniśmy zamyślać,
plan podtrawienia tej nawierzchni, w tym roku gdzieś. To wiadomo, że dziury trzeba połatać, ale żeby dawać nową nawierzchnię na terenie naszej gminy, wiemy, że to jest bez sensu. Też dosyć mocno jest zużyta droga tutaj, odcinek ten pierwszy, który był remontowany od granicy w stronę, Groszka, Lewiatana, tam gdzie wyjeżdżają samochody te zbudowy, także po tej przebudowie na Lubelszczyźnie, nie wiem, czy oni będą coś naprawiać, bo tam są po prostu zniszczone i asfalt po prostu w niektórych miejscach się tak. Tam jest ona dosyć mocno w tej chwili obciążone. Może pozarzenie świętych wszystkie inne prawki. A tutaj 28 tysięcy na klasę, to jest też połowa, bo tym razem będzie na 5 tysięcy, to też powinno być 5 tysięcy. Więc konkurs powód. 5 tysięcy będzie na jej dostęp. Konkurs powód klasy. To nie tej pytań, uchwała numer 1/2022/2022 Rady Gminy Adamówka z dnia 24/2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. Otwieram głosowanie nad projektem uchwały. Głosowało 14 radnych, głosy przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie gminy na 2022 rok. O przedstawienie projektu uchwały poproszę pana burmistrza. Więc w paragrafie pierwszym postanawia się zaciągnąć zobowiązanie ponad kwotę wydatków określoną w budżecie gminy na rok 2022 w wysokości 6 500 000 zł na rok 2023 z przeznaczeniem na realizację zadania budowa domu kultury w miejscowości Adamówka wraz z instalacją fotowoltaiczną. Źródłem pokrycia zobowiązania, o których mowa w paragrafie 1 niniejszej uchwały, będą środki programu Rządowy Fundusz Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych, wstępna promesa numer 01/2021/9205 Wykonanie uchwały powierza się wójtowi. Dziękuję bardzo panu wójtowi za przedstawienie projektu uchwały. Czy są pytania? Proszę bardzo. Panie wójcie, ja nie rozumiem tego. Skoro dostaliśmy tych 10 milionów, to po co brać te 6 miliona kredytu? Jakie to jest kredyt? To jest zobowiązanie. To jest właśnie te 10 milionów 925 tysięcy złotych. Wprowadziliśmy do budżetu na rok 2022 kwotę 4 425 000, a upoważnienie wójta do wykorzystania reszty środków z tej promesy, ponieważ my możemy realizować tą inwestycję w cyklu wieloletnim, czyli te 6,5 miliona wykorzystamy w roku 2023.
czym generalnie, jeżeli chodzi o wydatki, to one będą wydatki roku 2022 zbliżone do roku 2023, ponieważ w uchwale budżetowej mieliśmy 600 tysięcy zabezpieczone z naszego budżetu, ponieważ my z tego budżetu musimy sfinansować 5% kosztów ogólnych i musimy sfinansować koszty nadzoru autorskiego. Wiem, ile kosztuje, bo to zostało rozstrzygnięte w czasie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej oraz nadzór inwestorski, który nad każdym jednym przedsięwzięciem, bez względu na to, czy prawo budowlane wymaga tego, czy nie, musi być nadzór inwestorski i ten nadzór inwestorski leży po stronie w tym przypadku gminy, każdego jednego beneficjenta, ponieważ z tego programu nie mogą być finansowane koszty nowe. A dużo osób to koszty? A tego to nie wiem. To rozstrzygnie przetarg. I być może, że trzeba będzie podejmować jeszcze jedną uchwałę zwiększającą po prostu uprawnienia wójta, bo może się okazać, że są to środki niewystarczające. Ale to już nie trzeba, tego nikt nie wie. Dziękuję bardzo. Czy są inne pytania? Nie widzę więcej pytań. Uchwała numer 1/2022 Rady Gminy Adamówka z dnia 24/2020 roku 2022 roku w sprawie zaciągnięcia zarządzania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie gminy na 2022 rok. Otwieram głosowanie nad projektem uchwały. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Adamówka. O przedstawienie projektu uchwały poproszę pana wójta. Jeżeli chodzi o zmianę wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2025, to konieczność jej zmiany w stosunku do tej prognozy, która była efektem podjęcia uchwały budżetowej, są zmiany w budżecie gminy na rok 2022, które Wysoka Rada przed chwilą przyjęła, jak również z zarządzeniami wójta, które do tej pory były wydane w zakresie budżetu oraz podjętą uchwałą o zaciągnięciu zobowiązania przekraczającego przekazującego kwoty określone w budżecie gminy na rok 2022, czyli że tam no, są środki, które mogą być wykorzystywane na realizację budowy domów kultury i które no, z promesy, którą mam. Nie da się nawet dziękuję bardzo panu wójtowi. Czy są jakieś pytania w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej? Nie widzę żadnych pytań. Uchwała nr 1/3
przyjmowane przez 2022 Rady Gminy Alamówka z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Alamówka na lata 2022-2025. Otwieram głosowanie w sprawie projektu uchwały. Za projektem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022 Gmina Radomówka. Po przedstawieniu projektu uchwały proszę panią dyrektor. Dziękuję panie przewodniczący. Panie przewodniczący, wysoka rado. Program osłonowy Korpus Wsparcia Seniorów odpowiada przede wszystkim na założenia ministerialnego programu o tożsamej nazwie Korpus Wsparcia Seniorów. Musimy przyjąć daną uchwałę, wierzymy, dlatego że jeżeli chcemy otrzymać środki finansowe z wynikające z zapisów artykułu 35 ust. 5 punkt 1 ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, obliguje nas tutaj ministerstwo do tego, aby taki program osłonowy przyjąć. Na czym dany program polega i na jakie problemy on jest odpowiedzią, na pewno wszyscy sobie zdajemy sprawę, iż przede wszystkim chcemy zabezpieczyć osoby w wieku 65 lat i więcej, którzy są niesamodzielni życiowo, a potrzebują takiego wsparcia, czyli przede wszystkim w zakresie wsparcia psychologicznego, wsparcia społecznego. I tutaj mówimy o module pierwszym tego programu, w ramach którego już rozpoczęliśmy organizowanie klubu wolontariusza. Planujemy, aby tacy wolontariusze w ramach tego programu pomagali właśnie osobom starszym w naszej gminy, chociażby w rozmowie, chociażby w zakresie, prawda? Albo też w innej formie wsparcia. Jeżeli chodzi natomiast o moduł drugi tego programu, zakłada on zabezpieczenie osobom starszym, wiek właśnie 65 lat i więcej, którzy są niesamodzielni życiowo, najbardziej może osoby samotne, albo te osoby zamieszkujące z rodziną, ale takie rodziny, bo wsparcie nie jest w stanie zabezpieczyć tej właśnie osobie starszej w postaci opieki na odległość, wszystko za tych tak zwanych opasek, rodzajów bezpieczeństwa. Program ten zupełnie jest finansowany ze środków właśnie przeciwdziałania COVID-19. Jeśli są jeszcze jakiekolwiek pytania, to ja bardzo proszę. Dziękuję bardzo pani dyrektor, otwieram dyskusję, proszę bardzo. Pani dyrektor, ja mam takie dwa pytania. W tym programie, bardzo ładny ten program jest, elegancko opisany, czytelny. Natomiast ja bym chciał się dowiedzieć, bo tam jest wspomniane ubezpieczenia OC w związku z obrotem gotówkowym. To jest jedno pytanie i żeby mnie tego drugie pytanie jest, na jakiej zasadzie ma działać centrala obsługi tych opasek bezpieczeństwa? Jeżeli chodzi o pytanie numer jeden, pytanie pierwsze, takie te środki zaplanowaliśmy tutaj na ubezpieczenie, którym dla wolontariuszy, bo seniorzy będą z wolontariuszami ogólnie my musimy, jeżeli będą tacy chętni, zawrzeć porozumienia na konkretne wsparcie, bo te środki też na jakie wsparcie my się też z nimi umówimy. Jeżeli oni będą chcieli pomagać wyłącznie właśnie tej seniorom i na przykład w robieniu zakupu, to wówczas będziemy musieli ubezpieczyć od obrotu gotówką, prawda? Żeby to, to się nie przestało z powodu, żeby oni po prostu mieli ubezpieczenie.
prawo życia. Więc ten problem jest, tylko trzeba przede wszystkim jest taka, aby tym osobom pomagać. Bo tutaj nie tylko na przykład chodzi o takie bezpośrednie wsparcie, wsparcie psychologiczne, albo nawet rozwiązanie sytuacji. Nawet jeżeli chodzi tutaj, to dostajemy wiele na przykład wsparcia z Podkarpackiego Banku Żywności, wsparcia rzeczowego, albo z Karitas Natalicji Przemysłu. I również na przykład taki wolontariusz mógłby pomagać nam w dostarczeniu tych produktów żywnościowych, nawet przed świętami Bożego Narodzenia. No ostatnio nawet mieliśmy tutaj konserwy, już na typu mięsne z Karitas Natalicji Przemysłu. No i też przekazywaliśmy tym osobom wsparcie, więc tutaj takie wsparcie wolontariuszy jest nam bardzo, bardzo potrzebne. Jeżeli chodzi o pytanie drugie, tutaj o obsługę całego systemu, o pasek bezpieczeństwa, są różne firmy zewnętrzne. Ja rozmawiałam z taką bardzo sprawdzoną firmą SAI, warszawską firmą, i ta firma po prostu zatrudnia opiekunów medycznych, pracowników medycznych, i to oni sprawują nadzór. My wykupujemy abonament. Opaska bezpieczeństwa kosztuje około 700 zł, abonament miesięczny 35 zł. To są środki finansowane z tego oczywiście programu i oni nadzorują przez okres tego abonamentu. To nie funkcjonuje na zasadzie, no nie wiem, komórek, telefonów komórkowych, prawda? Tylko że te opaski są bardzo prosto wyposażone. One mają tylko jeden przycisk bezpieczeństwa, aby te były dostosowane po prostu do osoby starszej, czy osoba starsza naciśnie ten jeden przycisk bezpieczeństwa i automatycznie włącza się alarm w tej jednostce, w której my te opaski po prostu wykupimy i gdzie będziemy wkupować na abonament. I oni automatycznie alarmują na przykład osobę, która może być tam wskazana jakaś osoba do kontaktu, na przykład z bliskiej rodziny, dzieci mieszkają poza terenem zamieszkali i automatycznie też pogotowie ratunkowe. Jest tam generator upadku na przykład, jeżeli na przykład ktoś ściągnie tą opaskę. Różne są funkcje bezpieczeństwa, czyli saturację może mieć ta opaska. To w zależności od tego, jakim po prostu, czego my będziemy oczekiwać przez dalej zewnętrznej firmy. Dziękuję. Mam pytanie, jeżeli chodzi o te opaski, to po skończeniu programu, bo program jest taki okres finansowany, to przechodzi na własność użytkującego, czy będzie opaski, tak, będzie możliwość wykupienia. Tak, nie mamy na to. Jeszcze mam jedno pytanie. Jeżeli chodzi o wolontariat, to wolontariusze ubezpieczeni będą od nieszczęśliwych wypadków. Również od nieszczęśliwych wypadków, tak. Czy jeszcze jakieś inne pytania, co tutaj punktowały są? Nie widzę więcej pytań. Uchwała nr 1 łamane przez 4 łamane przez 2022 Rady Gminy Adamówka z dnia 24.02.2022 roku w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022 w Gminie Adamówka. Popieram głosowania projektu uchwały. Zamykam głosowanie za projektem uchwały. Głosowało 14 radnych. Głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Chciałem serdecznie przywitać panią Barbarę Pęsak na sesji dzisiejszej sesji, panią sekretarz Gminnej Komisji Profilaktyki i będę z panią prezydentem Karpowną. Witam serdecznie. Punkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia innego programu wspierania rodziny na lata 2022-2024 w Gminie Adamówka. Proszę również panią dyrektor o przedstawienie projektu uchwały. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, zauważę, że gminny program wspierania rodziny na 2022-2024 jest on odpowiedzią na zapisy ustawy o wspieraniu rodziny i systemu przyzastrzeczeń. Właśnie w tej ustawie ustawodawca nakłada na nas obowiązek tworzenia 3-letnich programów w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. Głównym założeniem tego programu jest przede wszystkim tworzenie warunków mających na celu prawidłowe funkcjonowanie rodziny w gminie Adamówka, rodziny, która przeżywa problemy w zakresie
związane z dwuletnim bezrobociem tej rodziny. Jakie są nasze główne założenia, jeżeli chodzi o przeciwdziałanie tym problemom, a przede wszystkim zabezpieczenie tej podstawowej funkcji rodziny, jak i wychowanie dzieci? Bo to głównie chodzi o nam w tym programie, o zapewnienie właśnie bezpieczeństwa dzieci i rodziny biologicznej na naszym rynku. Przede wszystkim głównym założeniem jest diagnozowanie, analiza potrzeb problemów rodzin w naszej gminie. Kolejno są to zabezpieczenie podstawowych potrzeb. Czy rodziny takie podstawowe potrzeby będziemy przede wszystkim zabezpieczone, ma zabezpieczone poprzez objęcie dzieci programem posiłek w szkole i w domu na 2019-2023, a także zapewnienie pomocy materialnej i rzeczowej poprzez tutaj wsparcie jakieś świadczy Centrum Usług Społecznych w zakresie działania zespołu do spraw obsługi działań z zakresu pomocy społecznej. Ponadto kolejne działanie jest wspieranie rodziny we wzmocnieniu ich roli. I tutaj mamy odpowiedź na ten problem, przede wszystkim poprzez zatrudnienie asystenta rodziny, który pracuje obecnie z około 10 rodzinami. Prowadzimy placówki wsparcia dziennego zatrudniające o charakterze opiekuńczo-specjalistyczny, więc tam również świadczymy rodzinom przeżywającym trudności na poziomie dostępnie do wsparcia psychologicznego, pedagogicznego, logopedycznego i również ten program zakłada to, aby kontynuować wsparcie właśnie dla rodzin poprzez te wszystkie formy wsparcia, które my realizujemy. Podstawowym założeniem programu przede wszystkim jest tutaj kooperacja działalności wszystkich służb społecznych, wszystkich programów, które są i działają na terenie naszej gminy, więc również programy w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, które zostały przedstawione, też programy wspólne z tym programem, programy przeciwdziałania przemocy w rodzinie, programy w zakresie realizacji usług społecznych, czy też programy w zakresie organizowania społeczności lokalnej. Mamy nadzieję, że realizacja tego programu przyczyni się do poprawy funkcjonowania rodziny na terenie gminy Akademicka. Dziękuję. Dziękuję pani dyrektor. Otwieram dyskusję. Czy są pytania co do projektu uchwały? Nie widzę żadnych pytań. Uchwała nr 1 łamane przez 5 łamane przez 2022 Rady Gminy Adamówka z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny na lata 2022-2024 w gminie Adamówka. Otwieram głosowanie nad projektem uchwały. Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 14 radnych. Głosy przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2022 rok. O przedstawienie projektu uchwały poproszę panią sekretarz. Przeciwdziałanie na
Prowadzenie działań edukacyjnych,
szans na realizację tego programu. Na zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz ofiarom przemocy w rodzinie 5 tysięcy. Udzielenie rodzinom, w których występuje problem alkoholowy, pomocy psychospołecznej, a w szczególności pomocy w zakresie ochrony przed przemocą w rodzinie 5 tysięcy. Wprowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom bezpośrednio, w szczególności dla dzieci i młodzieży 9 tysięcy. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz narkomanii 11 tysięcy. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radomówce 9200. Razem 39200. Dziękuję bardzo. Dziękuję Pani również. Jeszcze mam pytania co do projektu uchwały. Proszę. Jeżeli chodzi o problem za użyciem alkoholu i narkomanii narkotyków, czy ten problem jest narastający, czy malejący w naszej gminie? W ostatnim roku, powiedzmy, czy ma Pani taką uwagę? No, w ostatnim roku mniej wpłynęło wniosków na leczenie odwykowe, ale wcześniejszy rok, który był w trakcie badań skierowanych sobie do opinii biegłymi, to byłoby więcej, także to były te wnioski, które były w trakcie realizacji, ale jeżeli mówimy o wpływie wniosków, to byłby niż. Ja mam pytanie jeszcze, proszę. Panie Kierownik, tutaj wspomniane są uzależnienia behawioralne. Chciałem zapytać, czy w naszej gminie występują osoby, czy grupy osób, które wymagają już interwencji, jeżeli chodzi o jakieś skierowania na leczenie psychologiczne, coś w tym rodzaju, może coś więcej na ten temat, czy to tylko taka na chwilę obecną teoria? Chodzi mi o naszą gminę. Czy mamy osoby takie, które są już uzależnione i wymagają przez szkołę skierowania na badania, na leczenie? W tej chwili nie mam takiego wniosku, ale otrzymałam z Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, że jest to duży problem, te uzależnienia behawioralne i jest to wyszczególnione w programie, bo w trakcie roku możliwe, że osoby będą się zgłaszać i wtedy nie moglibyśmy realizować tych po prostu uzależnień. Rozumiem. Na pewno uważam, że trzeba po prostu więcej przesunąć pieniążków na profilaktykę, bo tutaj dzisiaj mamy przy sprawie finansowej zostały pieniądze z ubiegłego roku około 15 tysięcy złotych i to uważam, że te pieniądze powinny być lepiej wykorzystane, że chodzi o profilaktykę młodzieży w szkołach i tak dalej, bo te zagrożenia to są zagrożenia od komputerów, od telefonów, od smartfonów i tak dalej, to w dobrym kierunku nie idzie. Ja uważam, że trochę więcej finansów i aktywności przeznaczyć na profilaktykę. Taki jest mój tutaj wniosek, aby troszeczkę inaczej tymi pieniążkami pogospodarować. Też się z tym zgadzam, tylko mi Pan odpowiada z tego względu, że szkoły były też zamknięte. I dlatego nie mogliśmy wszystkiego wykorzystać, ale też doszły dodatkowe opłaty za tak zwane te małpki. I te pieniążki, które zostaną przesunięte na ten rok, na pewno zostaną to zwiększenie na profilaktykę i edukację. Zgadzam się z Panem. Cieszę się bardzo i dziękuję za spotkamy się, bo będziemy rozmawiać jeszcze. Dziękuję. Czy jeszcze jakieś inne pytania są co do projektu uchwały?
Nie widzę więcej pytań. Uchwała nr 1 łamane przez 6 łamane przez paragraf 22 Radnej Gminy Adamówka z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2022 rok. Otwieram głosowanie na projekt uchwały. Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Punkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Adamówka 2022 roku. O przedstawienie projektu uchwały proszę pana burmistrza. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi jest taki sam praktycznie jak w roku ubiegłym, ponieważ ta sama firma, czyli Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Azorkowo w miejscowości Sigiełki będzie nam świadczyć wszelkie usługi związane z rozwiązywaniem tych problemów. Jeżeli byłyby jakieś pytania, to bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Panu burmistrzowi, czy są pytania co do projektu uchwały? Nie widzę żadnych pytań. Uchwała nr 1 łamane przez 7 łamane przez 2022 roku gminy Adamówka dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Adamówka 2022 roku. Otwieram głosowanie w sprawie projektu uchwały. Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet w wysokości oraz drogich kosztów podróży służbowej dla radnych gmina Adamówka. Proszę pana wójta o przedstawienie projektu uchwały. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, ta uchwała jest troszeczkę rozbudowana, ona nie tylko mówi o wysokościach, ale o też pewnych zasadach, które częściowo nawet na terenie naszej gminy obowiązywały. Więc przede wszystkim w paragrafie trzecim przedstawia się diety dla radnych Rady Gminy Adamówka w wysokości 12% minimalnego wynagrodzenia za pracę za każdy dzień posiedzenia sesji Rady Gminy lub dzień posiedzenia jej komisji z zastrzeżeniem ustępu trzeciego, który mówi o tym, że diety przewodniczącego Rady Gminy Adamówka w wysokości 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie. Nieobecność radnego na posiedzeniu sesji Rady w jej komisji pozbawia go prawa do diety, za wyjątkiem sytuacji, kiedy radny wykonywał inne obowiązki związane z pełnieniem funkcji radnego, które uniemożliwiły mu obecność na tym posiedzeniu.
Nieobecność radnego pełniącego funkcję przewodniczącego Rady Gminy Jadłowka na posiedzeniu sesji Rady Gminy Jadłowka lub jej komisji powoduje obniżenie przysługującej mu diety proporcjonalnej do łącznej ilości odbytych w danym miesiącu sesji Rady Gminy Jadłowka i posiedzeń komisji, których jest członkiem. W przypadku pełnienia funkcji przewodniczącego Rady Gminy przez niepełny miesiąc dieta przysługuje wysokości proporcjonalnej do okresu sprawowania funkcji w danym miesiącu. W przypadku, gdy obrady komisji i sesja Rady Gminy odbywają się w tym samym dniu, radnemu przysługuje tylko jedna dieta. Za udział radnego w obradach więcej niż jednej komisji w tym samym dniu radnemu przysługuje tylko jedna dieta. W przypadku zmiany w trakcie miesiąca kalendarzowego funkcji pełnionej przez radnego, od której uzależniona jest wypłata diety i jej wysokość, wymiar diety ryczałtowej za dany miesiąc ustala się proporcjonalnie, przyjmując za miesiąc łącznie 30 dni. Gdyby łączna należność dla radnego z tytułu diety wyliczona zgodnie z uchwałą za dany miesiąc kalendarzowy przekraczała limit wysokości diety określonej w obowiązujących przepisach, radnemu wpłacana jest kwota do wysokości tego limitu. Bo chcę tylko powiedzieć skąd ten zapis. On jest jakimś, myślę, że zapisem tylko formalnym, ale wysokość diety łączna, czy łączna suma diety wpłaconej w danym miesiącu nie może przekroczyć tam określonej kwoty. No, nie ma takiego zagrożenia, no ale gdyby jakoś tak strasznie dużo sesji czy posiedzeń komisji odbywało się w danym miesiącu, no to ten ustęp 9 miałby zastosowanie. Zwrot kosztów podróży służbowych radny następuje zgodnie z rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 31 lipca 2000 roku w sprawie statutu ustalania należności Instytutu do Kosztów Podróży Służbowych Radny Gminy. Tej podstawą wypłaty diet są listy skład z dołączonymi kopiami list obecności z sesji Rady Gminy Poszczególnej Komisji i wypłata diet z zwrot kosztów podróży służbowych radnych następuje zgodnie. I traci moc uchwała podjęta w 2007 roku 31 grudnia w sprawie ustalania zasad oraz wysokości długi co do kosztów podróży służbowych przysługujących radnych i uchwała też w życie nie podjęcia głosowania od 1 marca 2022 roku. Dziękuję panu ministrowi. Pisałem pytanie do projektu uchwały. Nie widzę żadnych pytań. Uchwała nr 1/2022 Rady Gminy Jadłowka z dnia 24/2022 roku w sprawie ustalenia zasad przyznawania wieku prezydencji oraz dołączonych podróży służbowych radnych Rady Gminy Jadłowka. Otwieram głosowanie nad projektem uchwały. Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się 1. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta większą liczbą głosów. Punkt 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania diet przysługującym sołtysom i przewodniczącym rad osiedli. O przedstawienie projektu uchwały poproszę również pana burmistrza. Panie Przewodniczący, zgodnie z ustaleniami na ostatnim wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy te diety wynoszą następujące kwoty. Sołtys Sołecka Łanówka 492 zł, Cieplice 705 zł, Dobcza 492 zł, Krasny 624 zł, Majdan Siemiarski 774 Pawłowa 492
Kępa, przewodniczący Rady Osiedla Radomska 390, wiceprzewodniczący 560. I jest jeszcze taki zapis też, żeby nie było wątpliwości. Sołtysi pełniący funkcję radnego Rady Gminy Radomska również otrzymują jednej wysokości ustalonej w ustępie pierwszym. I w przypadku gdy sołtys lub przewodniczący, wiceprzewodniczący Rady Osiedla nie wykonywał czasowo obowiązków wynikających z pełnionej funkcji, zobowiązany jest pisemnie powiadomić Wójta Gminy Radomska w formie oświadczenia, podając okres, w którym nie wykonywał swoich obowiązków. Oświadczenie, o którym mowa w paragrafie 3 ust. 1, składane jest w terminie 3 dni roboczych od powstania okoliczności uniemożliwiających pełnienie obowiązków i nie dało na zmniejszenie proporcjonalnie do ilości dni, których sołtys nie wykonywał swoich obowiązków. W przypadku, gdy kadencja sołtysa rozpocznie się lub odpłynie w trakcie miesiąca, diety wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do liczby dni pełnienia funkcji. I wypłata w jedno stosunkowo będzie z dołu, czyli traci moc uchwała 5/42/2019 Rady Gminy Radomska z 23 sierpnia w sprawie ustanowienia zasad przyznawania diet przysługujących sołtysom i przewodniczącym ośrodka. I uchwałę w życie z jego rynku mocą obowiązującą od 1 marca. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu Wójtowi za przedstawienie projektu uchwały. Czy są jakieś pytania co do projektu uchwały? Nie widzę żadnych pytań. Uchwała nr 1/10/2022 Rady Gminy Radomska z dnia 24/2022 roku w sprawie przyznania diet przysługującym sołtysom i przewodniczącym rad osiedli. Otwieram głosowanie nad projektem uchwały. Zamykam głosowanie za projektem uchwały. Głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP za uczestnictwo w działaniu ratowniczym w szkoleniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną Gminę. O przedstawienie projektu uchwały proszę pana wójta. Więc w paragrafie pierwszym ustala się kwota ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Radomska obowiązująca od 1 stycznia 2022 roku. Tutaj głównym powodem podejmowania tej uchwały jest zmiana przepisów dających podstawę do ustalania takiego ekwiwalentu. Teraz jest to ustawa z 17 grudnia 2021 roku o Ochotniczych Strażach Pożarnych, a wtedy wcześniej była ustawa o ochronie przeciwpożarowej. I zakaz za uczestnictwo w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych lub ćwiczeniach jest kwota taka sama, 22 zł, przy czym teraz zgodnie z ustawą jest ona wypłacana za każdą rozpoczętą godzinę udziału w akcji. I za uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną Gminę 7 zł za każdą rozpoczętą godzinę udziału w szkoleniu. To i traci moc uchwała, którą niedawno była podejmowana z 20 lipca 2021 roku, a wysokości środków, wysokości tych ekwiwalentów są takie same jak tych uchwały. Dziękuję. Dziękuję również panu Witowi. Czy są jakieś pytania co do projektu uchwały? Proszę bardzo. Panie Wójcie, takie pytanie, jeżeli nasi strażacy
jadą poza teren naszej gminy. Ponosi koszty tego wyjazdu. No, koszty takich wyjazdów ponosimy my. I teraz o tyle jest, można powiedzieć, czysta sytuacja, że jeżeli chodzi o czas udziału w akcji i akcje, za które my mamy płacić, to otrzymujemy wykazy z Państwowej Straży Pożarnej. To jest duże udogodnienie, ale również nie mamy wątpliwości. Zresztą z tymi akcjami to po prostu no, mieliśmy nie było problemu, dlatego że no, często strażacy składali wnioski o wypłatę tego ekwiwalentu, no, nawet po pół roku, w związku z tym no, to już trzeba by było być no, jasnowidzem, żeby stwierdzić, czy te dane są rzetelne. Natomiast no, udało nam się w roku ubiegłym powoli wprowadzić, że one są spalane miesięcznie, a teraz już my musimy wprowadzać, ponieważ co miesiąc pracownik, który zajmuje pani, która się zajmuje strażami, występuje do Państwowej Straży Pożarnej. Dostajemy, nic nie musi spalać żadnych wniosków. Jest to no, super rozwiązanie. Na początku strażacy trochę protestowali co do długości akcji, ale proszę bardzo, próbowali tam z panem komendantem dyskutować, to im wyjaśnię. Akurat pan komendant obecny no, precyzyjnie realizuje zapisy prawa, które dotyczy ochotniczej straży pożarnej. No tak jest, czy można gasić pożar na czas? To nie chodzi o czas. Nie, to chodzi o faktyczny czas akcji. To nie, więc proszę Państwa, żeby był dobrze zrozumiany, to nie jest tak, że komendant Państwowej Straży Pożarnej mówi, że ten pożar należy ugasić w 2 godziny albo w godzinę. Nie. On ma faktyczny czas udziału w akcji. To nie jest norma, tylko to jest faktyczny czas udziału w akcji. Zgodnie z zasadami, jak to się od którego momentu się liczy. Także tak się wyjaśnię. Jeszcze chciałbym wyjaśnić. Uregulował ten sposób, kawałek niewyciągnięcia między sporządzającym ten protokół z fazy, która używana była gdzieś tam. I to 45 minut, to nie chodziło, bo komuś tam nie pasował w komputerze. Ty wprowadził to, że rozpoczęcie pierwszej godziny zalicza godzinę. Na tym projekcie najbardziej by się skończyło. No, ale to też często, no, owszem, były takie akcje, które poszczególne jednostki mogły brać w różnym czasie udział. Natomiast no, na gminie było, że w tej samej akcji każda straż brała inny czas. Inny podawała czas. I to nie przytyło minut. Bo to były bardzo duże rozbieżności. W tej chwili tych rozbieżności nie ma. A jeżeli są to miejsce, to nie jest stanu faktycznego. Wskazać po akcji jest od sygnału, czy od wyjazdu wozu tego drogą. Od momentu, gdy zgłosił dyżurny go powołuje, inaczej wskazać jak nie wyjeżdża. Od momentu powołania się tak uczestniczy w tym. Czyli on jadąc już, to już jest wart. Jest wart. Jest już. Już od tego odnicza swoje ubezpieczenie i wszystko. Ale kończy się z zakończeniem prowadzi. Tak, ale powrót jest poza. Dowodzący akcją rekomenduje dyżurnemu przewodnictwu, że pożar był ugaszony. Zakończona godzina, czas pożaru. Czyli dyżurny wzywa jest naszą straż, jeżeli jest potrzebna, to za terenem naszej gminy. Tak, to on podejmuje decyzję. Bo inaczej to po prostu. Samowolno. Samowolno.
2022 Rady Gminy Ramówka z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych za uczestnictwo w działaniu ratowniczym lub w szkoleniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną Gmina Ramówka. Otwieram głosowanie nad projektem uchwały. Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 14 radnych, przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 16. Podjęcie uchwały w sprawie Funduszu Sołeckiego. Widać, że pan był zajęty. To jest, czy państwo w paragrafie pierwszym Rada Gminy nie wyraża zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Adamówka środków stanowiących Fundusz Sołecki w roku budżetowym 2023. I w paragrafie drugim wykonanie uchwały powierza się panu wójtowi gminy Adamówka. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Czy są jakieś pytania? Nie widzę żadnych pytań. Uchwała nr 1 łamane przez 11 łamane przez 2022 dnia Ramówka z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie Funduszu Sołeckiego. Otwieram głosowanie nad projektem uchwały. Punkt 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Adamówka miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. O przedstawienie projektu uchwały proszę pana radnego. Panie przewodniczący, wysoka rado, jeżeli chodzi o zasady, to one pozostają niezmienione poza zmianą odległości od obiektu chronionych. Do tej pory było 150 metrów od ogrodzenia obiektu chronionego, a jeżeli nie był ogrodzony do granicy działki, do wejścia do punktu sprzedaży i była oczywiście wybierana najkrótsza odległość. No zmiana, jaka została ustalona na komisjach, to 50 minut. Dziękuję bardzo panu wójtowi. Czy są jakieś inne propozycje do projektu uchwały? Ułożone były na komisji. Nie widzę innych propozycji. Uchwała. Uchwała nr 1 łamane przez 12 łamane przez 2022 Rady Gminy Adamówka z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Adamówka miejsc sprzedaży i podawania na terenie gminy. Otwieram głosowanie nad projektem uchwały. Uchwały w sprawie
ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Adamówka. Proszę pana wójta o przedstawienie projektu uchwały. Panie przewodniczący, również z ustaleniami na wspólnym posiedzeniu komisji ustala się na terenie gminy Adamówka maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży dla zezwoleń do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa, 5 zezwoleń powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa, 1 zezwolenie i powyżej 18% zawartości alkoholu, 1 zezwolenie. Więc stała się na terenie gminy Adamówka maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży dla zezwoleń do 4,5% zawartości alkoholu oraz 15 zezwoleń, powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa. 6 zezwoleń, w tym Majda Siniawski 2, Adamówka 3, Krasne 1 zezwoleń. I powyżej 18% zawartości alkoholu, dokładnie tak samo, czyli 6 łącznie Majda Siniawski 2, Adamówka 2, Krasne 1. I traci moc uchwała numer 4 łamane przez 31 łamane przez 2018 Rady Gminy Adamówka z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń do sprzedaży alkoholu na terenie gminy Adamówka. Dziękuję bardzo, panie burmistrzu. Jeszcze raz pytania są projekt uchwały. Nie widzę żadnych pytań. Uchwała nr 1 łamane przez 13 łamane przez 2022 Rady Gminy Adamówka z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Adamówka. Otwieram głosowanie nad projektem uchwały. Żeby tutaj bardzo duża ilość była
się odbywać w piątki, w godzinach od 6 do 14 i w soboty też w takich samych godzinach. Z tym, że w święta miejsce prowadzenia maszyny jest nieczynne. Myślę, że gdyby w godzinie jakieś dziennie podejmujące to do... no to nie wątpię. Bo możemy to w przyszłości zmienić. Dziękuję również panu Witowi. Czy są inne propozycje? Czy ten regulamin będzie tam poruszony na to miejsce? Czy też nie szukajcie tego regulaminu, bo nie, według niego to może jeszcze jest dużo raczej innych wynikać. Nie, głosujmy na tym, co mamy. Najważniejsze, że handlować już można. Można. Nie widzę innych propozycji. Uchwały w sprawie przeznaczenia oraz sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Radomska. Po przedstawieniu projektu uchwały w sprawie sprzedaży poproszę pana wójta. Pierwsza działka przeznaczona do sprzedaży jest działką, którą proponujemy do sprzedaży na wniosek firmy Bora. Jest to działka o numerze 88 pomane przez 4 powierzchni 90 ar. I położona jest w miejscowości Krasne bezpośrednio za byłym stanem. Jedna i druga działka są nasze. Zresztą ta działka też była bezkarna. Dziękuję bardzo. Atmosfera, że obradujące komisje pozytywnie zamknęła projekt uchwały. Kto z państwa tutaj chciałby zabrać głos? Przedtem otwarty. Tak, nie ograniczony. Czy są inne pytania? Nie widzę więcej pytań. Uchwała nr 1 łamane przez 15 łamane przez 2022 Rady Gminy Adamówka z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie przeznaczenia rozprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Adamówka. Otwieram głosowanie nad projektem uchwały. Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się i jeden. Stwierdzam, że uchwała została podjęta większą liczbą głosów. Punkt 21. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia oraz sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Radomówka. Proszę pana wójta o przedstawienie projektu. Projekt tej uchwały dotyczy sprzedaży trzech działek o numerach ewidencyjnych. 260 przez 3 powierzchni 33 ary 25 metrów kwadratowych, 260 łamane przez 6 powierzchni 33 metry 40, 33 ary 42 metrów kwadratowych i 260 łamane przez 8 o powierzchni 31 ary 50 metrów kwadratowych. Wszystkie te działki położone są w miejscowości Pawłowa. Są to te działki na trójkącie, który jest na końcu Pawłowej, ale przy tej drodze udanej szkoły. Koda myślenie, o właśnie. Ale przetarg będzie osobno na każdą działkę, czy to będzie? Przetarg będzie osobno na każdą działkę. O przedmieście będzie.
numer JOL/16/2022 Radę Gminy Adamów wraz z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości samorządowej własności gminy Adamów. Otwieram głosowanie nad projektem uchwały. W sprawie rozpatrzenia skargi Fundacji Nasza Skryda Przeciwnika na działalność pana wójta gminy Adamówka. Proszę Państwa, więc w paragrafie pierwszym uznaje się za bezzasadną skargę Fundacji Nasza Skryda Przeciwnika pod adresem Cieplice 46 na działalność wójta gminy Adamówka w przedmiocie nieudzielenia przez gminę Adamówka wsparcia finansowego Fundacji Nasza Skryda w łącznej kwocie 15 tysięcy złotych na organizację obozu sportowego i półkolonii sportowej. W tej sprawie spotkała się też komisja skarg i wniosków. Proszę więc przewodniczącego komisji o przedstawienie opinii z posiedzenia komisji w tej sprawie. W dniu wczorajszym spotkała się komisja do spraw skarg i wniosków i uznała tę skargę za bezzasadną i z uzasadnieniem mogę odczytać całość. Proszę odczytać. W opinii Gminnej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie zasadności skargi Fundacji Nasza Skryda siedziło w Cieplicach na działalność wójta gminy Adamówka. Gminna Komisja Skarg i Wniosków po wnikliwym rozpoznaniu, że skarga Fundacji Nasza Skryda siedziło w Cieplicach pod adresem 46 złożyła skargę na działalność pana wójta. Skarga zarzuca, że mimo iż uzyskała od pana wójta deklarację współfinansowania przez gminę Adamówka organizowanego przez Fundację Nasza Skryda a siedzibą w Cieplicach obozu sportowego i półkolonii sportowej, nie otrzymała takiego wsparcia do chwili obecnej, mimo zrealizowania obozu i półkolonii. Skarżąca się strona domaga od gminy Adamówka zwrotu kwoty 15 tysięcy złotych, z czego 5 tysięcy ma za obóz sportowy, 10 tysięcy za półkolonię sportową. Jednocześnie wskazała, że złożyła w tej sprawie zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa prokuratury. Skarga Fundacji Nasza Skryda z siedzibą w Cieplicach jest pozbawiona prawnych i faktycznych i po prostu jest bezzasadna. Gmina Adamówka nie posiada jakichkolwiek zobowiązań finansowych wobec Fundacji Nasza Skryda. Wbrew twierdzeniu strony skarżącej. Gmina Adamówka nie udzieliła Fundacji Nasza Skryda jakiejkolwiek wiążącego wsparcia finansowego w postaci ustnej czy pisemnej promesy. Czy też podjęto uchwałę, która zawierałaby zobowiązanie gminy do wypłacenia tych kosztów przez Fundację Nasza Skryda do obozu sportowego. Skarżąca się strona dwukrotnie była informowana zarówno przez pana wójta i gminy Adamówka, jak też przewodniczącego gminy Adamówka w pismach odpowiednio do dnia 11.10.2021 rok i z dnia 28.10.2021 rok o braku zobowiązań finansowych gminy Adamówka w stosunku do strony skarżącej. Jednak strona skarżąca w swojej skarży wskazuje, że na rzekome zobowiązania się gminy Adamówka do finansowania tych kwot prawie 30 tysięcy złotych. Koszt autokaru na obóz i zakup koszulek w kwocie 2 tysiące złotych oraz wyżywienia i transportu dla dzieci na półkolonie w kwocie 25 tysięcy złotych, czyli łącznie 2,5 tysiąca złotych, łącznie 7,5 tysiąca złotych. Potem występuje o zwrot kwoty dwukrotnie wyższej. Świadczy to o zupełnej niewiarygodności skarżącej, o próbie uzyskania od gminy nienależnego świadczenia
pieniężnego. Wobec tego żaden przepis prawa nie obliguje gmina Zamościa do udzielania wsparcia finansowego na organizację przez Fundację Obozu Sportowego Kulturalny Sportowy. Fundacja, jak sama przyznaje, otrzymała stosowne wsparcie ze strony Fundacji Lotto imieniem Haliny Knobińskiej. Ale to pozytywne. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Czy są jakieś pytania z projektu tej uchwały? Proszę bardzo. Ja mam takie pytanie, bo piszę tutaj, że strona złożyła w tej sprawie zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Czy są jakieś sygnały z prokuratury odnośnie zajęcia się tym tematem? Tak, no, oczywiście było prowadzone postępowanie. Podstawowe pytanie po prostu do mnie było takie, czy w budżecie były zabezpieczone środki. W budżecie nie było żadnych środków zabezpieczonych na tego typu działania. Zresztą myślę, że pan chwaląc się, że realizował różnego rodzaju projekty, no wie jaka jest zasada, jakie to muszą być. Musi być w stosownym czasie wniosek, żeby rada zabezpieczyła normalne działanie środki. Jeżeli to dofinansowanie jest o wyższej kwocie, to musi być ogłoszony konkurs. Do małych kwot nie muszą być konkurs. Dofinansowanie 15 tysięcy zapewne wymagałoby konkursu. Dziękuję. Ja może dodam, że prokuratura również do mnie zwracała się z tym samym pytaniem, co mówił pan Wójt. Czy jeszcze jakieś inne pytania są? Nie widzę więcej pytań. Długo ta jeszcze schema nie miała adresu plite. Jak sama nazwa wskazuje, długo. Schema. Bo to jest schema. Państwo wrócę. Nie widzę więcej pytań. Uchwała numer 1, łamane przez 18, łamane przez 2022 Rady Gminy Adamówka z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie rozpatrzenia skargi Fundacji na czas teraz siedzibą w Cieplicach na działalność wójta gminy Adamówka. Otwieram głosowanie nad projektem uchwały. Bo brakuje, a są wszyscy. No to pies ich wstrzymuje się. Ojej. Zamykam głosowanie. Dla projektu uchwały głosowało 12 radnych głosów przeciwnych, 1 wstrzymujących się 1. Stwierdzam, że uchwała została podjęta większą liczbą głosów. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 6 łamane przez 35 łamane przez 2016 Rady Gminy Adamówka z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowo-księgowej i organizacyjnej dla jednostek organizacyjnych ograniczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Adamówka. Wykreśla z tej listy czterech jednostek organizacyjnych naszej gminy
znaczy gimnazjum, które już nie ma, i szkołę podstawową w Cieplicach, zmieniając jednocześnie zapis dotyczący szkoły podstawowej w Adamówce, która jest w tej chwili szkołą podstawową wraz z gminą w Cieplicach. To jest sprawa porządkowa. Sprawa, ponieważ tych jednostek nie ma, jednostek jest przekształcony. Dziękuję bardzo panu Wójtowi. Czy są pytania co do projektu uchwały? Nie widzę żadnych pytań. Uchwała nr 1/18/2022 Rady Gminy Adamówka z dnia 14 lutego 2022 roku w sprawie zmiany uchwały nr 46/35/2016 Rady Gminy Adamówka z dnia 15 listopada 2020 roku w sprawie wspólnej usługi administracyjnej, finansowo-księgowej i organizacyjnej dla jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których oddałem prowadzącym jest gmina Adamówka. Otwieram głosowanie nad projektem uchwały. Zamykam głosowanie za projektem uchwały. Za projektem uchwały głosowało 13 radnych, głosów 3-0, wstrzymujących się 4-0. Jedna z uchwał została podjęta większą liczbą głosów. Sprawę rozstrzygnięte wnioski. Jeżeli ktoś z Państwa ma jakąś sprawę, chciałbym przedstawić na tę radę. Proszę bardzo. Ja się obawiam,
jak będzie wyglądały przyszłe budżety, bo pewnie wielu uważa, że wójt gminy Adamówka żałuje pieniędzy na ochronę. No tak żałuję, że nawet na tej sesji się zauważyli, jaka kwota dodatkowo została przeznaczona na oświatę tak naprawdę. Bo i te środki, które idą na Krasne, no to też jest obiekt związany ze światą. I te środki, które idą na Majna Ziemiacki, wcale nie mają kwocie, bo prawie 60 tysięcy złotych, też jest na oświatę. Do Adamówki, jak dyrektor, pan dyrektor mi zgłaszał problem, to przecież pojechałem, miał rację, bo partyk po prostu groziłby uszkodzeniem. 26 tysięcy. No. I najlepiej jest powiedzieć, że rower nie zrobił. Żałuje pieniędzy na ich marnowanie. I tylko tyle. Ja też pozwolę sobie na tej poniedziałkowej sesji szybko porównać. Wydatki na oświatę są ponad 6 milionów złotych. Subwencja oświatowa jest, no tam niespełna, zresztą dużo brakuje do 4 milionów. Dużo brakuje. To 2 miliony drugi nakłada. Więcej. I teraz, no ktoś powie, bo tak niektórzy robią. No co to te 400 tysięcy brakuje? No tak można mówić, proszę Państwa. Można mówić. Ale oczywiście ja się tu podporządkowuję decyzją Rady. No strasznie mi to wszystko komplikuje, bo naprawdę nie ma czasu. Bo wydawało mi się, że w niedzielę będziemy przygotowywać wnioski do Polskiego Ładu i finalizować to w poniedziałek. Bo to nie jest tak, że praca tutaj w urzędzie wygląda tak, jak wam się wydaje. No przyszli na sesję, to się dzieli i mają nas w głowie. To wcale nie jest problem. To jest mnóstwo różnych problemów. Często tak bezsensownych i te najbardziej denerwujące. Bezsensownych. A ja nie mam zwyczaju, żeby kogoś nie przyjąć. Ja nie mówię po to, żeby ktoś nie przychodził, jeżeli ma jakąś sprawę. Ale no, chciałbym, żeby czasami ktoś po prostu usiadł tutaj i zobaczył, jak to wszystko wygląda. Natomiast do nauczycieli mam jasno powiedziane pretensje. W ogóle nikt nie reagował na to, jak mówiłem, że należy zrobić wszystko, żeby się przekwalifikowywać. Tylko my nie podejmując decyzji, no, zmuszaliśmy dyrektorów w pewnym sensie do tego, żeby przyjmowali nowych pracowników. Bo ktoś odszedł na emeryturę i to trzeba było, bo żadnej zmiany z struktury nie było. Ja to będę powtarzał wszędzie i zawsze. Proszę Państwa, to nie jest wina rządu. Nie dlatego, że jakąś tam sympatię mam do rządu. To jest wina samorządu, bo jest zła struktura rządu. Ja ją przedstawię, ja to powiedziałem arkusze organizacyjne, żeby pokazać, jaka jest średnia liczba dzieci w oddziałach. Bo to nie jest tak, że fatalną strukturę ma szkoła filialna w Ciechnicach. Fatalną strukturę ma też szkoła w Majdanie. I nie da się po prostu mieć, w tym roku to przepraszam, mówię to publicznie, przez moją głupotę, to i pogłębiła się struktura szkoły w Adamówce. Ale to tak jest, że jak się ustępuje pod czyimiś żądaniami, to później są dla takich ustępstw skutki społeczne. To nie są skutki dla nas. Tylko po prostu sumienie mi pozwala nie mówić. Jeszcze jedną
właśnie jeszcze odnośnie tych dróg powiatowych. Koło Zarosy, tam to jest ten kawałeczek lasu. To jest część tego lasu, tam troszeczkę gminnego, a duża część to jest chyba tego pana Kulki. Czy by nie można było odsłonić trochę tej drogi? Bo ona w tym odcinku, co jest mokry, bo tam jest wiecznie mokre, bo tam jest ciemno. Ona się rozwala już naprawdę poważnie. I tam po wiośnie, tam będzie ciężki przejazd, bo ona jest cała spękana, a tylko dlatego, że mi przy samym rowie z jednej i drugiej strony rosną drzewa. Bo tam jest kawałeczek i gminnego. Pomijając to, że lampa świeci w lesie. Zaświecenie jest za spłynięte. No w samych krzakach w lesie stoi lampa między drzewami. No to powiem bez sensu. Nie ma. Tam od samego rogu już są drzewa. Ja już to ze dwa lata mówiłem i cały czas... Ale jest nie lampa. No to nic, to by nie można było tego... Tym bardziej, pas drogowy nie jest poprawny. To jest chyba... Ale pas drogowy nie jest jeden, to jest pana kulki. Nie, to jest powiat. Ale nie, powiat ma 1,5 metra po prostu załogę. Nie, proszę. Na Osówce. Na górnej Osówce przed Zarosą. Tam jest 50 metrów, które są naprawdę zrobić. Ale to po prostu, jeżeli tylko udałoby się nam dogadać z mieszkańcami, to zarząd dróg powiatowych nie będzie